Panie profesorze, system prawny, a wartości i system finansowy, a także banki. Jaki jest tutaj związek? No, dyskusja pokazała, że pewne wartości są trwałe i one są szanowane przez prawo i są zawarte w prawie, ale problem polega nie na wartościach, bo w sensie abstrakcyjnym z tymi wartościami wszyscy się zgadzamy, że trzeba być etycznym, że trzeba honorować zobowiązania, że trzeba przestrzegać prawa. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy schodzimy z tymi wartościami na szczebel wykonawczy, tak? Działalności banków, zachowań klientów, zachowań państwa wobec banków. I tutaj się okazuje, że te wartości są różnie interpretowane przez różne jakby kręgi interesariuszy. A czy w tym momencie, kiedy mamy następujące zmiany prawne i mamy zmieniającą się praktykę sądową, czy banki się czują w jakiś sposób postawione w gorszej sytuacji w relacji z klientem niż jeszcze to było parę lat temu? No tak, myślę, że taka ochrona granicząca prawie z nieodpowiedzialnością konsumenta za swoje decyzje, no jest bardzo kłopotliwa z punktu widzenia banków. Banki trochę są takimi teraz chłopcami do bicia, prawda? Bo mówi się, że trzeba mieć, że klient musi mieć pełne zaufanie i w tym zaufaniu musi działać bank. No ale zaufanie nie oznacza, że bank zna przyszłość i będzie wiedział, jak ostatecznie produkt dany się rozliczy, jakie będzie miał skutki ekonomiczne. Że bank ma być profesjonalny. No profesjonalność polega na tym, że temu klientowi możemy przedstawić całą naszą wiedzę na ten temat, jaką mamy, ale to klient dokonuje wyboru. Mówi się o innych wartościach, takich, że banki powinny kredytować, no ale w takim razie kredytować można tych tylko, którzy mają zdolność kredytową. Teraz się znowu twierdzi, że banki w przypadku utraty przez klienta płynności mają temu klientowi spłacać kredyt ze środków banku. No przecież do tego prawie dochodzi, więc to są takie rozwiązania w tej chwili w gospodarce, no, które powodują, że ten biznes bankowy staje pod znakiem zapytania, jak go prowadzić. Zresztą widać, że stopy zwrotu w bankach gwałtownie spadają, ponieważ z jednej strony jest fala tych regulacji, z drugiej strony jest fala wdrożeń, które wiążą się z systemami informatycznymi, z trzeciej strony obciążenia banków na potrzeby publiczne, nie chcę tu wymieniać z ilu tytułów w tej chwili, powodują gwałtowną redukcję zysków banku, a od tych zysków zależy znowu zdolność banków do kreowania kredytów i robi się takie diabelskie koło, z którego nie wiadomo w tej chwili dokładnie jak wyjść. Ale chyba nie chce pan powiedzieć, że rosnące obciążenia podatkowe dla sektora bankowego, a także rosnąca ochrona konsumenta, klientów, także firm spowoduje to, że banki w ogóle wycofają się z biznesu? Nie, no myślę, że już widać, że zdolność sektora bankowego do działalności w sferze finansowej w Europie bardzo spadła. Praktycznie sektor bankowy w Europie Zachodniej jest w sferze stagnacji, natomiast wszyscy ci, którzy nie są tak regulowani i nie są tak opodatkowywani jak banki, czyli różnego rodzaju fundusze, instytucje parafinansowe, rozwijają się bardzo dynamicznie, wielokrotnie szybciej niż banki. No i jest pewien problem jakby przyszłości tej gałęzi gospodarczej w stosunku do innych gałęzi gospodarczych, do tych gałęzi, które są nieregulowane i działają, powiedzmy, w pełnej, w cudzysłowie, wolności regulacyjnej. No nie martwmy się o banki, no jeżeli banków nie będzie, a załóżmy, że inne instytucje przejęłyby rolę finansowania gospodarki, to może byłoby i dobrze. Tylko pytanie jest takie, jakie mogą być konsekwencje? Będą, no właśnie, a jakie mogą być konsekwencje? Będą konsekwencje dokładnie takie same, czyli wtedy klienci będą kierowali pretensje do państwa i do tych instytucji, że ich produkty, z których skorzystali, nie przyniosły im tych efektów, na które liczyli. I będą się czuli oszukani, albo będą mówili, że były jakieś drobne literki w kontraktach i w umowach, albo zostaną. Sektor bankowy ma jeszcze to do siebie, że oferuje tak naprawdę fundusze według najniższej możliwej na rynku stopy procentowej, ponieważ to jest zmasowana podaż funduszy z punktu widzenia depozytów i zmasowany popyt z punktu widzenia kredytów. I jest
bardzo silna konkurencja między bankami. No i jest jeszcze chyba jedna ważna rzecz, że sektor bankowy jest regulowany, jest poddany ścisłym regulacjom, które mają na celu ochronę interesów klientów, interesów firm. Regulacje idą w kierunku ochrony i bezpieczeństwa depozytów w bankach, czyli mamy ograniczenia w zakresie podejmowania ryzyka. To ryzyko jest nadzorowane, ryzyko jest regulowane, jest monitorowane. Z drugiej strony mamy regulacje dotyczące ochrony konsumentów, mamy regulacje dotyczące ochrony inwestorów. Także z tego punktu widzenia jest to sektor w tej chwili najbardziej chyba regulowany w gospodarce. Nie znam innego, który byłby tak regulowany i te regulacje mają zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo tego sektora. W innych sektorach, jak widzimy, pojawiają się różne para fundusze i bez przerwy mamy w Polsce problem z aferami, ponieważ klienci kierowujący się motywem zysku czy obiecywanego zysku idą w tamtym kierunku i tracą duże środki, a potem mamy afery, które pojawiają się przed komisjami sejmowymi i wtedy można zobaczyć dokładnie, jak ten mechanizm wygląda na takim dzikim rynku instytucji kompletnie nieregulowanych.